Matrix to równoległy świat, który jest iluzją. W mojej branży taką iluzję tworzą efekty specjalne. Najprostszy przykład to wybuchy, ogień, latające odłamki. Ale wszyscy znacie również takie sceny, jak ludzi jedzących różnego rodzaju słodycze. I w takich scenach zawsze zobaczycie ujęcia, piękne ujęcia z łamiącym się batonikiem, z którego wypływa krem, gdzie dookoła latają orzechy. Te ujęcia powstały dzięki efektom specjalnym. Nasi koledzy w barze, zanim napiją się piwa, to najpierw zobaczymy tego typu ujęcie, gdzie ono w zwolnionym tempie będzie nalewane do zroszonej szklaneczki, tak żebyśmy od razu nabrali na nie smaka. I to ujęcie również powstało dzięki efektom specjalnym. No i na koniec przykład z naszej ulubionej restauracji. Tutaj zobaczymy, jak wszystkie składniki burgera spadają na dół i tworzą przepyszną kanapkę. To ujęcie również powstało dzięki efektom specjalnym. Ja nazywam się Bartłomiej Stępień, jestem wspólnikiem w spółce Blackfish, która na co dzień zajmuje się robotyzacją i automatyzacją planów filmowych i również działamy w obszarze właśnie efektów specjalnych. I działając w tym obszarze, natknęliśmy się na kluczowy problem i zdefiniowaliśmy go następująco. Nie istnieje prosty sposób na realizację efektów specjalnych na planach filmowych. A co za tym idzie? W takim procesie powstawania efektów specjalnych zaangażowanych jest bardzo dużo ludzi, zajmuje to bardzo dużo czasu i finalnie kosztuje bardzo drogo. I wiemy to, ponieważ mamy na koncie ponad 300 produkcji filmowych zrealizowanych dla chociażby takich marek jak Netflix czy HBO i dzięki zebranym tam doświadczeniom mogliśmy opracować rozwiązanie dla tego problemu. I tym rozwiązaniem jest Black Brick System, czyli zespół fizycznych urządzeń, które pozwalają realizować efekty specjalne w prosty, szybki i powtarzalny sposób i to bez specjalistycznej wiedzy. I w skład takiego systemu wchodzi kontroler z naszym autorskim oprogramowaniem, do którego podłączamy fizyczne moduły. A każdy z takich modułów pozwala użytkownikowi zrealizować pewną pulę efektów specjalnych. I działając na planie zdjęciowym z takim systemem, jesteśmy w stanie realizować efekty specjalne o wiele bardziej efektywnie. A jak bardzo? Możemy to zobaczyć na przykładzie realnego case study, gdzie do zrealizowania były dwie bardzo podobne reklamy piwa i porównamy tutaj zysk, który klient osiągnął z tego projektu. Budżet obu tych reklam był bardzo zbliżony, 180 tysięcy złotych. Reklama pierwsza powstała bez systemu Black Brick, i tam zysk wyniósł 25 tysięcy złotych, co przekłada się na około 14%. Jest to standardowy wynik, który klient może uzyskać w branży filmowej. Druga reklama powstała z udziałem naszego systemu i tamten zysk był większy aż o 70 tysięcy złotych, co jak sami możecie się domyślić, dla klienta jest o wiele lepszym wynikiem. Ilu zatem takich klientów możemy pozyskać na nasz system? Globalny rynek filmowy jest dzisiaj wyceniany na ponad 544 miliardy złotych i działa na nim ponad 100 tysięcy profesjonalnych firm i do tego kilkukrotnie więcej niezrzeszonych freelancerów. Natomiast do dalszych obliczeń dla naszego modelu biznesowego przyjęliśmy te minimalne 100 tysięcy firm. I naszym celem jest zainteresowanie 10% spośród tych firm naszą ofertą, a w przeciągu 5 lat sprzedanie 1000 sztuk pakietu systemu Black Brick do 1% tych klientów. Jak już wspomniałem, system Black Brick podzielony jest na wybrane pakiety. To wynika z tego, jak konkretne firmy w branży filmowej funkcjonują. Odpowiednio za 75, 216 i 390 tysięcy złotych. Jeśli teraz wrócimy do przykładu z naszego case study, gdzie klient dzięki pracy z naszym systemem osiągnął zysk większy o 70 tysięcy złotych i to tylko na jednej reklamie, to sami możecie ocenić, że jest to bardzo atrakcyjna oferta zakupu. Mamy zatem 1000 klientów, znamy średnią cenę sprzedaży naszego systemu, a to daje łączny przychód 227 milionów w przeciągu najbliższych 5 lat, oczywiście przez nas prognozowany. Ten przychód został oznaczony na wykresie żółtą linią. Jak wcześniej wspomniałem, działamy w branży filmowej już od kilku lat i tutaj mamy też założony nasz prognozowany przychód z usług filmowych oznaczony szarym kolorem. W tym roku ten przychód ograniczyliśmy do 1 miliona złotych, a to dlatego, że również skupiamy się na całym procesie inwestycyjnym związanym z systemem Black Brick. Natomiast już teraz w połowie roku kontrakty, które podpisaliśmy na usługi mają łączną wartość 2,5 miliona złotych, więc no, ten wynik znacząco przekroczyliśmy, a to głównie dlatego, że po prostu nie mogliśmy odmówić naszym stałym klientom.
Te prognozy przekładają się bezpośrednio na wzrost wartości firmy i w pierwszej rundzie inwestycyjnej kapitalizacja naszej spółki wynosi 20 milionów złotych. W przyszłym roku w drugiej rundzie będzie to już 40 milionów złotych, a kolejne rundy w latach 2024-2026, jeśli ten wynik sprzedażowy dowieziemy, to ta wycena jest poparta współczynnikiem P/E odpowiednio na poziomie 6, 7,5 i 10, co na tle spółek technologicznych notowanych aktualnie na GPW jest bardzo dobrym wynikiem, bo tamten współczynnik wynosi średnio 22. W planach mamy 6 rund inwestycyjnych przed IPO. Wchodząc na giełdę, celujemy w wycenę 1 miliarda złotych. Każda z tych rund inwestycyjnych jest możliwością wejścia dla nowych inwestorów i oczywiście też możliwością wyjścia dla inwestorów z krótszą perspektywą. Pierwsza runda trwa, mamy już tutaj zebrane niecałą 1/4 tego kapitału. Cały kapitał, czyli 2 miliony złotych, planujemy podzielić w konkretnych 5 obszarów rozwoju naszej firmy i taki podział tych środków pozwoli nam ukończyć system Black Brick i wdrożyć go do produkcji seryjnej. Oczywiście za tym wszystkim musi iść konkretny globalny marketing, nad czym już od dłuższego czasu pracujemy. I naszym kluczowym kanałem marketingu, wręcz unikatowym, jest Międzynarodowy Festiwal Filmowy Energa Camera Image, w którym już działamy od ponad 6 lat. Tam mamy możliwość globalnej promocji naszej marki i dotarcia bezpośrednio do klientów z stopu, można powiedzieć. Oczywiście te działania będą wsparte innymi marketingowymi kanałami, takimi jak pozyskanie kluczowych twórców jako ambasadorów, z niektórymi już prowadzimy zaawansowane rozmowy, no i chociażby artykułami w światowej prasie branżowej. Na bieżąco śledzimy naszą konkurencję i w tym momencie jesteśmy przekonani, że żaden z naszych konkurentów nie oferuje tak zaawansowanego i innowacyjnego systemu, który byłby w stanie zarządzać wszystkimi urządzeniami na planie, dlatego na tym wykresie jesteśmy umiejscowieni najwyżej. Razem z moimi wspólnikami działamy już od ponad 6 lat, przeżyliśmy bardzo wiele i możemy na siebie liczyć. Bartosz Dąbrowski zajmuje się u nas rozwojem technologii, jest naszym głównym konstruktorem. Andrzej Majczyk, obecny tutaj ze mną na sali, jest naszym dyrektorem generalnym. To on powołał do życia Blackfish i ma tutaj kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu spółką. No i ja od samego początku zajmuję się organizacją produkcji filmowej, a także sprzedażą, obsługą klienta i marketingiem. Na sam koniec, wracając do Matrixa, po wysłuchaniu tej prezentacji, jak wiadomo, zawsze decyzja należy do Was. My jesteśmy tutaj na sali obecni zaraz po prezentacji. Zdaję sobie sprawę, że informacje, które przekazałem, są w telegraficznym skrócie. Jeśli macie do nas więcej pytań, to zapraszam do kontaktu. Dziękuję.